I teraz klaps. Co to jest Polska? To jest nasz kraj. Polska to jest nasz kraj, w którym żyjemy. Polska to jest nasza ojczyzna. Jak chciałbyś, żeby wyglądała Polska, jak będzie do nas? Żeby to był duży bardzo kraj. Ciepły, żeby miał jakieś rzeki i duże morze. I dużo gór. Czy wiesz, co to jest polityka? Polityka to jest jak prawo, tylko łączone między zgadką. Polityk też czasami, jak coś pójdzie nie tak w niektórych sprawach, to on to naprawia czasami. A kto to jest polityk? Ktoś, kto pracuje w telewizji. Czy ty byś chciał być politykiem? Nie. Czemu nie? Będę podpisywał papierki do samego wieczora i nie będę mógł spać. Co jeszcze robią politycy? Kłócą się o to, że na przykład z PiS-u coś tam zrobił, a z PO twierdzi, że nie zrobił tego. Albo odwrotnie. Co to twoim zdaniem jest uczciwość? To jest taka rzecz, co niektórzy ludzie nie mają. Próbują oszukiwać niektórzy, żeby być lepszy niż inni. A co to jest szacunek do innych? Że się kogoś szacuje. Tolerancja innych, mówienie miłych słów na przykład, nawet jeśli nie lubimy tej osoby. Wiesz, co to jest prawo? Że ludzie są dobrzy. A kto to pisze, jak myślisz? Drukarnia. Prezydent. Nie tylko. Wiecie, kto to jest prezydent? Prezydent to jest dowódca całego kraju. Opiekuje się całą Polską, pomaga po prostu. Jak ktoś przychodzi z czymś, to musi to rozgadnąć, na przykład jakaś trudna sprawa. Kto to jest obywatel? Każdy Polak na przykład. A jakie ma obowiązki obywatel? Przestrzegać konstytucji. Co to jest ta konstytucja? Najważniejsza ustawa. A jeżeli ktoś się nie przestrzega, to idzie za kratki. Konstytucja to jest jakaś książeczka, w której są spisane prawa i obowiązki. Żeby każdy wiedział, co ma robić, co mu wolno. A kto taką konstytucję tworzy? Prezydent, a nie kraj. Obywatele. Konstytucja powinna służyć obywatelom, nie interesom partii. INSPRO jest organizacją pozapartyjną. Od 11 lat patrzymy władzy na ręce i będziemy robić to dalej. Jesteśmy skuteczni. Nasze akcje to obywatele decydują, czy tiry na tory. Ale bez Twojej pomocy nie damy rady. Twój 1% podatku pozwoli nam działać dalej. Polska jest dla nas ważna. Pomożesz nam?